Akcja Odetchnij w Gdyni została podsumowana zaraz po tym, jak ją zrealizowaliśmy w Krakowie. Już wtedy wiedzieliśmy, że jest sukcesem, a wskazywała na to liczba 3600 odwiedzających pawilon w Krakowie. Natomiast dzisiaj możemy się posłużyć szerszym podsumowaniem. Możemy również mówić o tym, jak wpłynęła na rynek turystyczny w Gdyni. Czy przyniosła zamierzony efekt, czy spowodowała przyrost podróży do Gdyni, a także wzrost liczby zakupowanych usług turystycznych, nie tylko tych noclegowych, ale także na przykład kulturalnych czy innego rodzaju. No i z dużą satysfakcją odpowiadamy na to pytanie tak. W związku z tym planujemy kolejne odsłony tej imprezy. Skoro tak bardzo się ona sprawdziła, skoro bardzo podobała się mieszkańcom Krakowa, skoro korzystnie wpłynęła na wizerunek Gdyni, skoro budowała obraz tego miasta jako dobrego miejsca spędzania wolnego czasu, oferującego czyste powietrze, bezmiar uciech kulturalnych, a także absolutnie unikatową bliskość natury, a także przyniosła po prostu konkretne, mierzalne w liczbach efekty, to chcemy to powtarzać. Myślę, że gdyby nie wojna, zaczęlibyśmy już na wiosnę. Z przyczyn oczywistych musieliśmy przerwać, ale na pewno będziemy to kontynuować w nadchodzących miesiącach. Wspieramy wszystkie takie inicjatywy. Działamy oczywiście też jako hotel nadmorski indywidualnie, ale tam, gdzie miasto się włącza w promowanie wypoczynku, szczególnie poza sezonem, to też te działania bardzo wspieramy i jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. Od lat jako stowarzyszenie działamy na rzecz promocji zarówno miasta, jak i naszej bazy noclegowych i licznych atrakcji w Gdyni w okresie posezonu, uważając, że miasto i wszyscy stowarzyszeni mają bardzo wiele do zaproponowania również poza wakacjami.